ma piłkę na lewej nodze, no chyba pierwszy dzisiaj. Karny ze strony Łazarza. Jeszcze tam jest Lorek, no i Podstolak uderzył. I od 60 minuty po trafieniu z rzutu Mateusza Podstolaka prowadzą 1-0. No być może będzie to taki silny spotkania 2-0 dla Wólczanki, a autorem trafienia gra z numerem 6 Eryk Galara.